Jest piątek, 9 sierpnia. Zapraszamy na wiadomości telewizji Imperium Gliwice. W zeszłym roku to oni byli Beniaminkiem. W tym roku w ich skórze znalazła się Zawisza Bydgoszcz. I to właśnie z tą drużyną w najbliższy poniedziałek zmierzy się na swoim boisku Piast Gliwice. Jak wyglądają przygotowania do tego spotkania? Zmieniliśmy trochę trening, zmieniliśmy rozgrzewkę. Staramy się zrobić wszystko, żeby od razu wejść szybciej, dynamiczniej w mecz. Liczyliśmy, że będzie to już ostatni meczu. Nie miało to miejsca. Jeżeli to nie pomoże, zmienimy trochę ustawienie i będziemy ustawicznie dążyć, żeby coś zmienić, żeby nie tracić pierwszych tych bramek. Natomiast tak jak mówię, to wszystko trzeba stopniowo robić, nie robimy nagłych ruchów. Natomiast jest to rzecz, na którą poświęcamy dużo czasu. Zespół z Bydgoszczy nie jest gliwickiemu Piastowi obcym. Obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą podczas spotkań rozgrywanych w pierwszej lidze. W pamięci mamy wszyscy ten ostatni mecz nas w pierwszej lidze, bardzo ciężki mecz, to że wynik 3-0, natomiast wszyscy pamiętamy, że spotkanie układało się, to szło bardzo ciężko i dopiero pierwsza bramka Rubena spowodowała, że mecz się bardziej otworzył. To jednak już historia, a pierwsze trzy występy Zawiszy Bydgoszcz w Ekstraklasie pokazują, że jest to zespół, który może zrobić niespodziankę. Szczególnie na nas wszystkich wrażenie zrobiła pierwsza część meczu z Łódzkim Widzewem, gdzie naprawdę byli zespołem dominującym i w tym fragmencie już powinni sobie zapewnić zwycięstwo, a mecz się skończył przegraną. No, taka jest piłka, natomiast wiemy, jak ciężki, dobry przeciwnik, przez lata budowany, przyjeżdża do nas w poniedziałek i musimy zrobić wszystko, natomiast żeby punkty zostały w naszym mieście. I jak zawsze, żeby wygrać, trzeba pracować nie tylko nad sobą, ale i poznać swojego przeciwnika. Dlatego też sztab szkoleniowy przyjrzał się dokładnie swojemu rywalowi. Paru zawodników się zmieniło, na pewno filozofia się zmieniła, bo zmienił się trener. Ale tak przed chwilą powiedziałem, jest też jeszcze system gry jest porównywalny do tego, który tutaj Zawisza nam prezentował niedawno, więc jest parę rzeczy, które na pewno są niezmienialne, ale ze względu też na dobór nowych piłkarzy Zawisza będzie grała na pewno inaczej niż niedawno to miało miejsce. Bardziej będziemy się koncentrowali na swoim zespole, my mamy określoną pracę do wykonania w poniedziałek, musimy być na ten moment najlepiej przygotowani jak potrafimy i mam nadzieję, że tutaj to o naszych zawodnikach, o naszych piłkarzach się będzie mówiło w kontekście tego poniedziałkowego meczu, nie o Zawiszy Bydgoszcz. I jak zawsze wszystko zostanie zweryfikowane przez 90 minut na boisku. Kalina Romankiewicz, Telewizja Imperium Gliwice. Gliwicka Akademia Futsalu powstała w 2011 roku i rozgrywki zaczynała w drugiej lidze. Już pierwszy sezon okazał się dla piłkarzy bardzo owocny i drużyna, będąc rewelacją rozgrywek, zapewniła sobie awans do pierwszej ligi. Na kolejny sukces nie trzeba było długo czekać, gdyż Beniaminek z Gliwic został tegorocznym mistrzem zaplecza Ekstraklasy i od jesieni będzie grał w najwyższej klasie rozgrywkowej. O tym, czy zawodnicy choćby wcześniej marzyli o tak szybkim, spektakularnym sukcesie, mówi kapitan drużyny Michał Cygnarowski. To nawet nie były marzenia, co to były jasno sprecyzowane cele postawione przed nami, w które wszyscy tak naprawdę wierzyli od samego początku i tak naprawdę nie dopuszczaliśmy innego rozwiązania. Naszym celem było dokonanie awansu do Ekstraklasy w ciągu 2 lat i konsekwentną pracą ciężką uzyskaliśmy ten awans. Dzisiaj sukces GAF-u Jasna Gliwica wydaje się oczywisty, ale na początku ambitne projekty drużyny często spotykały się ze sceptycznym odbiorem. 2 lata temu na konferencji prasowej, jak zapowiedzieliśmy, że za 2 lata będziemy grali w Ekstraklasie, że odbudujemy gliwicki futsal, że będziemy mieli bardzo dużo drużyn młodzieżowych, które będą zdobywały czy medale, czy zajmowały duże, wysokie miejsca w Polsce,
Dużo ludzi też nie dowierzało. Zdaniem trenera Rafała Barsza, receptą na sukces jest kadra młodych i głodnych sukcesów zawodników. Nie są to starzy wyjadacze, którzy już traktują to na zasadzie jakiejś takiej zabawy, czy dogrania do tak zwanej płacy, tylko po prostu traktują to jako jeszcze jakieś sportowe wyzwanie w życiu. Kluczową rolę w drodze po trofea odgrywa również dobra atmosfera w szatni. Jeżeli chodzi o nasze środowisko, to jest bardzo zgrane. Nie po raz pierwszy gramy ze sobą, tutaj gdzieś w poprzednich klubach również graliśmy, czy to była Panowa, czy to był jeszcze Radan Gliwice, także tak naprawdę wychowaliśmy się na jednym środowisku piłkarskim, no i znamy się ze sobą bardzo dobrze, nawet zawodnicy, którzy teraz doszli, to są chłopacy, którzy grali z nami wcześniej, właśnie tak jak wspomniałem, w tych klubach czy Panowej, czy w Radanie, gdzieś teraz ostatnie lata spędzili w innych klubach, natomiast po prostu wrócili do tego samego środowiska, w którym zaczynali przygodę. Jest jeszcze jeden taki czynnik, bez którego nie ma mowy o odnoszeniu sukcesów. Szczęście, aczkolwiek na szczęście trzeba sobie zapracować i powiem troszeczkę, może buńczucznie, ale od początku widzieliśmy, że nasi chłopcy dadzą radę w 2 lata wypełnić ten plan. Udało się, chwała im za to. Awans gliwickiej drużyny to nie koniec dobrych wieści dla fanów futsalu, gdyż od nowego sezonu piłkarze GAF-u najprawdopodobniej będą mogli występować na nowym obiekcie. Otwieramy nowy etap na nowej hali. Mam nadzieję, że nie będzie opóźnień, że ta hala rzeczywiście powstanie już niebawem. I jeszcze w tej rundzie jesiennej będziemy mogli rozgrywać mecze już w swoim nowym domu. Rozmiar sukcesu Gliwickiej Akademii Futsalu z pewnością robi wrażenie, ale trener Rafał Barszcz nie zamierza od nowego sezonu stosować dla nikogo taryfy ulgowej i zawiesza wysoko poprzeczkę swoim zawodnikom. Jeśli tutaj przytoczyć moje słowa z pierwszego treningu, no to faktycznie ja wskazałem, że gramy o Mistrzostwo Polski i o Puchar Polski, no i tego się będziemy trzymać. No, czy nam się to uda osiągnąć? Oczywiście do jakichś marzeń trzeba dążyć. No wiadomo, no, zdobycie Mistrzostwa Polski pozwala grać w Europie, tak dalekosiężnie patrząc. No to już dla nas byłoby naprawdę absolutne wyróżnienie. W tym roku przypada 150. rocznica śmierci Teodora Erdmana Kalidego, który urodził się w Koenigshütte, czyli w dzisiejszym Chorzowie. Elementem obchodów roku Teodora Kalidy jest m.in. prezentacja słynnej rzeźby Bachantka na Panterze. Słynną rzeźbę można oglądać do końca roku w Villi Caro. Z tą statuetką wiąże się bardzo ciekawa historia, a samo jej powstanie wpłynęło na życie artysty. Teodor Kalidy stracił bardzo intratne, nawet i królewskie zamówienia, ponieważ w ówczesnych czasach, w XIX wieku, rzeźba ta oburzyła publiczność. Skąd tak właściwie w Gliwickim Muzeum znalazła się postać Bachantki? Obecny właściciel nabył ją gdzieś na prywatnym rynku antykwarycznym. Wiemy o rzeźbie wykonanej z marmuru, natomiast rzeźba, którą prezentujemy, jest odlewem z brązu, należy do zbiorów prywatnych, udostępnił nam ją prywatny kolekcjoner. Wiemy również, że odlew ten powstał według modelu gipsowego, który jest przechowywany w jednym z berlińskich muzeów. Rzeźba zmieniała co chwilę właściciela. Jakie dokładnie spotykały ją losy od momentu, kiedy Kalidy przedstawił ją publiczności? Kalidy po wykonaniu opisywanego odlewu postanowił wysłać go na wystawę sztuki do Londynu. Tam odlew zdobył złoty medal, w wyniku czego zakupił go z wystawy do swego sklepu Marszant Berliński. W Berlinie zakupił ten wielce dekoracyjny odlew hrabia Łęcki z Poznańskiego. Po ostatniej wojnie, po rozparcelowaniu majątków ziemskich, właściciele mieli prawo zabrania osobistego majątku z sobą. Odlew nie był konieczny do uprawy roli. Stąd pan Moś wszedł w posiadanie odlewu Teodora Kalidy. Odlew Bachantki przewędrował więc przez pół Europy, by z Gliwic przez Londyn, Berlin, Poznań, Katowice, Dortmund ponownie trafić do Gliwic. Osoby, którym przypadła do gustu rzeźba pokazywana w Gliwickim Muzeum, zapraszamy do Berlina.